Pierwsze kopnięcie Portugalia rozpoczęła. Kroos. Mats Hummels. Toni Kroos. Marco Reus. Özil. Marco Reus. I będziemy mieli wrzut z autu. João Moutinho. Dobre przejęcie, brawo. Odbija się piłka od Cristiano Ronaldo i wychodzi poza boisko. Jerome Boateng. Kroos. Złe podanie i strata w środku pola. Nani. Szaleńczy atakuje obrońca. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Nieudany wślizg na początku tego spotkania. Teraz Schweinsteiger. Znakomicie w tempo. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. João Moutinho. Dobre przejęcie podania w środku pola. A teraz Schweinsteiger. Reus. Toni Kroos. Dobra pozycja do oddania strzału. Götze. Strzela! Tuż obok bramki. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. João Moutinho. Quaresma. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Dobra okazja. Broni, ale piłka w grze. Może być groźnie. No tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. Miller. No z tego miejsca można strzelać. Kroos. Mario Götze. Jest okazja, będzie gol! Niemcy zdobywają gola! Wspaniała akcja, zasłużona bramka. Bramkarz ładnie obronił pierwszy strzał. Ale był bezradny wobec dobitki świetnie ustawionego zawodnika, którego nie upilnowali obrońcy. Miller. Wymiana podań między dwójką graczy. Efektowne, świetne podania i dokładne. João Moutinho.
strata w środkowej strefie boiska. Atakują wzdłuż bocznej linii. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Będzie strzelał. Obrona wybija. Będzie rzut rożny. Dośrodkowanie. O, mogło być groźnie, ale obrona nie śpi. Później. Dany. Jago. Cristiano Ronaldo. Nawet nie musiał się rozwijać. Później. Czy utrzyma się przy piłce? Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Mario Götze. Götze. Odzyskali piłkę w środku pola. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Przy piłce Schweinsteiger. Akcja skrzydłem, dobre podanie i Schweinsteiger. Piłka opuściła pole gry. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Przestrzelił nad poprzeczką. Miller. Takie strzały to bramkarz może bronić zamkniętymi oczami. Dany. Pepe. Złe podanie i strata w środku pola. Toni Kroos. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Od przypomnienia, że prowadzą Niemcy, zaczynamy drugą połowę.
Kroos. Roz do boku. Kroos. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Dany. Cristiano Ronaldo. No strzela! Cristiano Ronaldo, ach! Jak on to obronił! I będziemy mieli rzut rożny. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. O bramki! Ale będzie rzut rożny. Prostą bramkarza. Ale piłka dochodzi do adresata. I brakuje nad nogami rywala. Kroos. No, piłka trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Przejęli to i co dalej? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No piłkę odebrał i stracił. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Marco Reus. Kroos. Toni Kroos. Mario Götze. Ładna strzała. Mats Hummels. Pęk. Świetnie przewidział to za... Dobrze, przebił. Fantastycznie się urwał. Oddaje strzał. Jest bramka, mamy remis. No, tego żołnierza się nie spodziewałem. Ale z drugiej strony kiedyś trzeba ulec. Odegrał ponownie piłkę. Znakomicie ze skrzydła. Cała wrzutka. Nie wyszła mu ta centra. Skuteczna interwencja obrony. Wymieniają piłkę między sobą. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Niemcy zdobywają gola! Znak jakości Kup. Piękna bramka z dystansu. Brawa dla strzelca. Niesamowita bramka. Zostawili mu nieco za wiele miejsca przed polem. A takiemu zawodnikowi to wystarczy. Piękny strzał. No tak, tym się można delektować. Wspaniały strzał z dystansu. Wymiana podań między dwójką gra. Mats Hummels. Przy piłce Schweinsteiger. Dla Niemców.
strzelił z daleka, no i bramka. Piłkarzowi wystarczy wina swobody z dala bramki i od razu jest zagrożenie. Nie uderzył. Ale świetny strzał z daleka, nie do obrony. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Będzie rzut rożny. No i Cristiano Ronaldo. Uderzenie, ależ wspaniale. I będzie rzut rożny. Jago. Ach, piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił to. Miller. Getze. Ty, nie tym razem. Sędzia gwiżdże, jaka będzie decyzja. No i mamy dla gracza reprezentacji Niemiec. Chciał przeciwnika bez względu się cieszyć, że tylko żółtą kartkę. Strzał z daleka, miał dużo czasu, by dobrze się ustawić. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Przejął piłkę. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Później. Dobre przejęcie, brawo. No, będzie gol. Ależ niecodzienna sytuacja. Piłka odbita od bramkarza. Wpada do siatki. Ładna bramka, co widzimy w końcówce. Zmniejszają przewagę rywali do jednego gola. Nie tylko zmniejszają przewagę, ale także zmniejszają poczucie pewności. Będą teraz musieli mocno się denerwować w końcówce meczu. Emocje kłopotą, ale wydaje mi się, że stracili jednak decydującą bramkę. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Toni Kroos. Mario Götze. Teraz. Piłka praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Schweinsteiger. Quaresma. Dobrze w pole karne. 3-2. Takim rezultatem kończy się to spotkanie. Można powiedzieć, mieliśmy piłkarską ucztę. Mecz towarzyski.